Mają za sobą walkę z nowotworem, a teraz chcą pokazać innym kobietom, że nawet ciężka choroba nie jest przeszkodą w byciu piękną. Przed Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach odbył się dziś wyjątkowy pokaz mody. W roli modelek zadebiutowały kobiety, które chorowały na raka. Chcemy, żeby nasze pacjentki onkologiczne, których mamy w szpitalu dosyć dużo, zauważyły siebie jako kobiety również w chorobie. Okazuje się, że badania pokazują, że kobiety zatracają swoją kobiecość w chorobie, zwłaszcza onkologicznej, skupiają się na chorowaniu, a przede wszystkim powinny zadbać również o te aspekty życia, o których do tej pory pamiętały. Modelki zaprezentowały stworzoną dla nich kolekcję ubrań jednej z marek. Panie pokazały się w eleganckich, śnieżno-białych bluzach z nadrukami. Grafiki, które są wykorzystane na bluzach, to są grafiki, które funkcjonują już w fundacji i były przez kogoś innego projektowane. Natomiast ja sobie pomyślałam, że taka bluza fajnie jakby służyła też na co dzień. To znaczy, żeby to nie było jakieś stygmatyzowanie osoby, która jest chora i bardzo to pokazywała, natomiast żeby one pomiędzy sobą się rozpoznawały, że jakby siebie nawzajem pozdrawiały. Kobiety mające za sobą walkę z nowotworem przekonują, że takie akcje pomagają w powrocie do normalności. Jestem po chorobie onkologicznej i uważam, że każda jedna rozrywka dla nas, jako kobiet po takich przejściach, jest po prostu relaksem, rozrywką i to nam daje życie, takiego powera, dociągnięcia dalej, żeby żyć i cieszyć się z tego życia. A cieszyć się z życia panie się potrafią. Mimo niedogodności, jakie wiążą się z chorobą nowotworową, jak choćby wypadanie włosów i związany z tym dyskomfort, wcale nie czują się mniej atrakcyjne, wręcz przeciwnie. Każda z nas jest piękna, mimo przeciwności losu i powinna po prostu pokazywać siebie taką, jaką jest. I uważam, że powinnam być dumna, że biorę udział w takiej akcji, bo no, bardzo jestem wzruszona, bo te wszystkie panie naprawdę dużo przeszły i cieszę się, że mogę je wspierać w tym. W najbliższą niedzielę, 13 czerwca, na katowickim rynku akcja będzie miała swoją kontynuację. Kobieta w centrum to wystawa zdjęć wyjątkowych kobiet, pokazy peruk i nakryć głowy zaprojektowanych z myślą o pacjentkach onkologicznych oraz premiera książki Rakiety pięknym wraka.